pokażę jak zamontowałem kratkę zabezpieczającą przed tym, żeby kot nie powiesił się w oknie. Tutaj nie zamontowałem tej kratki za pomocą dołączonych śrubek, tylko nawierciłem ramę i użyłem nitu. Nit coś koło 4 mm, więc dosyć cienki, nie jest sprawiający problemów. Dzięki temu mam pewność, że kratka jest zawieszona w sposób, że kratka jest zamocowana w sposób sztywny. I na pewno się nie oderwie. Nie ma problemu też z jej demontażem. Nit aluminiowy zawsze można rozwiercić. Tutaj pokazuję, że głowa kota nie powinna wejść. Jest, ja mam dosyć duże koty, więc są większe, mają większe głowy niż moja pięść. Na pewno się tutaj nie wcisną pod kratką. Kratkę zamontowałem tak, jak wspominałem, tak sztywnie jak tylko potrafiłem, czyli docisnąłem nitami. Pokażę jeszcze na innych filmach, jak zabezpieczyłem balkon oraz jak zamontowałem taką kratkę w sposób umożliwiający demontaż bez rozwiercania nitu. Też potrzebowałem w jednym miejscu zamontować do jednego okna uchylnego dwie kratki, a jednocześnie chciałem sobie zapewnić możliwość umycia tego okna, czyli jego pełnego otwarcia. Żadnej filozofii w tym nie ma, montuje się to w sposób szybki, łatwy i w sumie nawet przyjemny. Innych kratek na rynku też nie stwierdziłem, właściwie jest tylko jeden rodzaj, który można kupić. Tych kratek w rzeczywistości nie widać, tutaj je pokazuję, po prostu zajmują cały ekran, więc je widać. Tak, biała futryna, biała kratka, to po prostu znika. To jest w ogóle nieprzeszkadzające, niewidoczne i bezproblemowe.